Dzień dobry. Dzisiaj bardzo prosto, czyli sałata, rukola, mieszanka sałat, troszeczkę tutaj mamy też szpinaku i oczywiście mój ukochany ulubieniec białkowy, czyli łosoś zagrzany w piekarniku. Do tego olej leniany, który już się kończy, zobaczcie, no ale jest używany naprawdę na potęgę, więc polewam ostro, a jutro robię wypad do zielarni. Wody to ja dzisiaj potrzebuję, bo chcę być dobrze nawodniona, ponieważ jestem bardzo mocno zakręcona. Powiem Wam, że normalnie przez chwilę rano zaczęłam się martwić. Dzwonię do Artura i mówię, ty nie wiem co mi jest. Pewnie się chłopak przestraszył, bo myślał, wymyśliła sobie jakąś następną chorobę, nie? Spodobało jej się. Dorzuci sobie jeszcze suplementów. Ale wierzcie lub nie wierzcie, ja dzisiaj rano po prostu w pewnym momencie pomyślałam, że coś się ze mną dzieje złego. Ale już nie. Wszyscy, którzy się ucieszyli, jeszcze nie teraz. Bo wszystko się już wyrównało. Skąd to było? Nie wiem. Ale pierwszy raz w życiu coś takiego miałam. Ja jestem osobą roztrzepaną. Ja potrafię na przykład, nie wiem, postawić patelnię na piekarnik, na kuchence i wiem, że mam na przykład zacząć coś smażyć, ale polecę zrobić coś innego w przedpokoju i 15 minut później mówię, Boże, przecież ja miałam smażyć. Czy nie wiem, włączę pralkę, że uruchomię, ale nie włączę. Naleję płynu wszystkiego, ale nie włączę. Albo nie wyciągnę prania. To chyba nie tylko ja tak mam. Więc takie rzeczy się zdarzają, o czymś zapominamy, wchodzimy do pokoju i mówimy, Boże, po co ja tu weszłam? Ale dzisiaj to przeszłam samą siebie. Po prostu jak wstałam, to robiłam głupie rzeczy. Zacznijmy od tego, że rano nie było filmu. Ja wstaję, wchodzę na YouTube. Wiecie, zawsze sobie przychodzę, patrzę, kto tam się do mnie odezwał, kto tam skomentował, jak tam filmik sobie radzi. A tu nie ma. Ja o 17 miałam już zrobiony film. Zrobiłam film, ogarnęłam inne sprawy, poszłam z Brunkiem na spacer, wróciłam, zajmowałam się do 22 rzeczami teraz dla mnie ważnymi. Byłam już tak zmęczona, że na oczy nie widziałam. Jeszcze zadzwoniłam do Artura, mówię, dobra, jakby co, to ja idę spać, bo ja po prostu już nie widzę na oczy. I wyobraźcie sobie, że ja nie zakumałam, że ja tego filmu z programu nie wrzuciłam na YouTube. Po prostu. Przecież robię to codziennie. To już jest mechaniczne działanie. I rano też nie miałam tej świadomości. Więc to się w sumie zaczęło wczoraj. I dziś rano wstałam, wiecie, tam brunet już oczywiście puszka, 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 skacze. No to ja puszkę wyciągnęłam. Wyciągnęłam też mięso mielone. No i nakładam mu. Mięso mielone, nie? I tak za chwilę mówię, Boże, co ja robię? Nakładam psu mięso mielone, a puszka stoi obok. Albo na przykład wzięłam sobie, nalałam wody i butelkę pcham do szafki wysoko, gdzie mi się w ogóle nie mieści i ja tak, co ja robię? I miałam takich rzeczy chyba z 5 i to dosłownie w odstępie 3 minut. I naprawdę zaczęłam się o siebie martwić. Mówię, Boże, coś mi się w głowie stało, coś po prostu, coś ze mną nie tak. Ale jest ok. Chociaż, wiecie, ze mną nie tak to jest od zawsze i pewnie zawsze będzie, no ale to już jest taka moja uroda. Chciałam Wam powiedzieć, że właśnie miałam ostatnio mówić o tej wodzie. Ja teraz kupuję muszyniankę, chociaż całe życie mówiłam, że muszynianki, muszyny nie lubię, nie sięgałam po nią, bo, no bo nie, bo inne wody mi bardziej smakowały. Miałam taki okres na żywca, później żywiec mi w ogóle nie smakował. Uwielbiałam cisowiankę Perlasz. Lata może nie, ale wiele, wiele miesięcy kupowałam tę taką w niebieskich butelkach, takich niedużych 700 ml i ona jest pyszna. Ale ja teraz już nie kupuję wody w butelkach plastikowych, więc przerzuciłam się na szklane. Niestety, to jest droższy interes, ale myślę sobie tak, jest o co się bić, ponieważ jeżeli ja coś na przykład jem sporadycznie, raz na miesiąc, czy rzadziej, czy nie wiem, no od czasu do czasu, jakąś tam niewielką ilość, no i nie do końca jest to jakieś idealne, to nie zrobi mi krzywdy, ale jeżeli ja wodę piję codziennie z plastikowej butelki przez tygodnie, miesiące, lata, no to już mi krzywdę zrobi, więc to jest takie w ogóle. Także do czegoś, co jest warte swojej ceny, uważam, że warto dopłacić i nie żałuję. Po prostu wydaję na zdrowie, na zdrową wodę. I teraz przerzuciłam się na muszyniankę. Wcześniej zaczęłam moją przygodę od Kingi Pienińskiej, bo ona była w Lidlu i ją po prostu wzięłam. Ona niegazowana była. Szukałam niegazowanej. Ponieważ no, chciałam wodę z butelki. No ale im dalej w las,
tym więcej grzybów i chciałam, żeby ta woda dostarczała mi wszystkiego, co najlepsze, oprócz nawodnienia. A wiadomo, że bez wszystkich minerałów to nawodnienie może sobie, no, powiedzmy, że będzie, nie? Więc to wszystko, czego potrzebuję, to wysoko mineralizowana woda. Także ta jest średnio zmineralizowana, więc jest ok, jest ok, też warto ją pić. Jest tańsza od tej chyba o złotówkę. No ale jak już przepłacać, no to płacić za coś dobrego. Więc ja teraz stawiam właśnie na muszyniankę wysoko zmineralizowaną. No i myślę, że to jest mój najlepszy wybór. Także Wam polecam. Ale ostatnio, jak byłam w Biedronce, to kupiłam specjalnie tę wodę. Ja teraz wykorzystuję do na przykład podlewania kwiatków. Może być. Bo chciałam sprawdzić smak, bo to są dwie wody nisko, średnio mineralizowane. Sorry, że się tłukę. No, Instytut Matki i Dziecka. No wszystko fajnie, nie? Patrzymy na to. No ja przez lata piłam wodę z butelki. Jest okej, ale właśnie ten plastik. Ten plastik. Jeżeli ta woda stoi jeszcze długo w tym plastiku, to nie łudźcie się, że to z tego plastiku nie wejdzie do tej wody. Więc pijecie wodę z plastikiem. Ja siebie, wiecie, nie zbawię. Świata nie zbawię, ale małe kroki na pewno. Tu kroczek, tam kroczek i w kierunku zdrowia, jak się tych kroków zbierze wiele, to na pewno to razem jakoś zadziała, a na przestrzeni tygodni, miesięcy i lat da to na pewno efekt wow. Przytaszczyłam sobie moje darmowe gazety. Od razu powiem, że tutaj niestety nie ma nic, jak zwykle, ale one zawsze są razem dawane, więc jak tak złapię to. A tutaj mamy Jiska, Juska, Dziska. Zwał jak zwał, no ja mówię Jisk, ale kiedyś mówiłam Jusk. A w ogóle to mówiłam, że jedziemy do Juska właśnie. Tego przez U zamknięte. Okej, okay. Fantastyczne oferty świąteczne. I powiem Wam, że naprawdę są fajne rzeczy. Na przykład takie drzewko za 200 zł. Ja powiem tak, mnie się ono bardzo podoba. Ale to bardzo, bardzo, bardzo. Przed obniżką było 369, więc spoko. I ja zdecydowanie jestem fanką właśnie takich aranżacji świątecznych. U mnie choinka nigdy jakoś, no jakoś nie. Ale spójrzcie, jakie tutaj są piękne rzeczy. Genialna lampka, bardzo mi się podoba. Uwielbiam tego typu kosze. Tutaj w ogóle jest, no, moc inspiracji. Piękna taca, kubki to może już sobie darujmy. O, komplet sztućców, 16 sztuk za 45 zł. No, to myślę, że bardzo przyjemnie. Co tu mamy ładnego? Dzbanek, ale jaki piękny dzbanek. Chyba, że to jest szklany i tylko taki wymalowany, ale gdyby był biały, byłby po prostu cudowny. Takie a la kamionkowe naczynia bardzo lubię. W ogóle ja od zawsze uwielbiam dodatek drewna. To jest ponadczasowe. O, świece. Świece, które u mnie... Właśnie, to są zwykłe świece, ale chyba właśnie ja z Juska mam te... Jiska. Chyba mam te takie, które... O które ostatnio Was pytałam. Lampki LED, fajne. Tutaj mamy jakieś choinkowe ozdoby. Półeczki, no taki sobie zrobimy przegląd. Co tutaj jest, a czego tutaj nie ma. Bardzo ładna choineczka, to muszę przyznać, że tego typu choinki lubię, ale no, na zdjęciu albo u kogoś. O, u kogoś mi się bardzo podoba. Tu taki zestawik fajny, o też może być jakiś zestaw prezentowy. No krasnale, krasnale to zawsze, krasnale kocham. I kto wie, może jakiś nowy krasnal w tym roku jeszcze przybędzie. O, ten jest bardzo ładny, spójrzcie, śliczny. No i niedrogi, 13 zł, więc ile on ma tutaj? O, tutaj macie wymiary, no więc takie sobie te wymiary. Bez szału, ale też nie jest najgorzej. A tutaj już łóżka, kanapy, zasłony, ale naprawdę... Jisk teraz się bardzo ogarnął i kiedyś tam było takie trochę badziewie. Ja pamiętam, jak kupiłam właśnie taki stół, bardzo podobny, taki, lata temu, z 4 krzesłami, też okrągły, i on kosztował około 500 zł. I naprawdę ten stół był spoko. Komody, komódki, o, takie krzesełka. Co tu jeszcze mamy? No to przejdźmy już do końca. Czy nas tu coś interesuje, czy nie? Jakieś takie tanie biurka, krzesła, to bardziej pod jakiegoś chłopca. O, to mi się też podoba, tylko u mnie nie ma na to miejsca. Zawsze mi się podobało. Mogłam mieć taką, jak to się nazywa, ławkę w przedpokoju w Mikulicach, bo tam było takie miejsce, no ale jakoś nie miałam. Więc, no tu też bardzo ładny stoliczek taki nocny. Ja ogólnie powiem Wam, że bardzo teraz jestem za takim drewnem i gdybym chyba jeszcze raz się tutaj wprowadzała, to... Wprowadziłabym więcej takiego drewna, no ale
No dobrze, materace są tanie, więc pewnie i też tyle warte, to tyle powiem, chyba że są tak małe, ale no, no nie, bo to mamy. No nie, materace to akurat nie, ale te poduszki są super. Te poduszki są super i tu chyba już koniec, także no widzicie, hol z malinową. Tak, ręczniki, ręczniki mają też bardzo fajne. Muszę przyznać, co mi się tutaj jeszcze podobało, dywaniki. Spoko, spoko loko. I na tym by był koniec. O, tutaj takie ładne kolory beże. I koniec. Także jakby ktoś chciał coś fajnego, nie no, to drzewko jest po prostu przecudowne. To zapraszam do Iska. Nie, to nie jest hipnoza, ani wahadełko. To jest mój bursztyn, który znowu mi się rozwiązał. I ostatnio mi się rozwiązuje... Brunek się strzepuje. Śpi, ale jak zobaczył, że tu nagrywam, to już się będzie pchał. Zobaczycie, zaraz tam z tyłu wyląduje. Znowu mi się rozwiązał. Tak mi się podoba. Myślę, że dobrym rozwiązaniem tego rozwiązania byłoby tutaj zapięcie takie przymocowane. Bo inaczej to po prostu albo go zgubię, a tak po prostu go lubię. Lubię go, jest rzeczą, która mi bardzo przypadła do gustu i z tym, że mówiłam, i z tym rzemykiem jest po prostu fajny. I jeszcze ma dodatkowo takie fajne funkcje, że chroni tarczycę. Wierzyć, nie wierzyć, ale w bajki też się nie wierzy, jak się jest dorosłym, a czasem się spełniają. No także nie wiem, nie wiem jak to rozwiązać. W każdym razie, jeżeli chodzi o teraz te rzeczy, wiecie co, byłam ostatnio w Lidlu i kręciłam się, żeby kupić patelnię. I tak się kręciłam i te patelnie wykupione. A podobały mi się i patelnia właśnie taka jest mi potrzebna. Ale to nic, zobaczyłam u nich na stronie i mają te patelnie, więc chyba zamówię, bo są w dobrej cenie. Natomiast krążąc między półkami, zobaczyłam skarpetki. Bardzo ładne świąteczne skarpety z Moraja. A Moraj ma bardzo, dobrze mówię Moraj, nie? Moraj ma bardzo dobre produkty, bardzo dobre jakościowo. No i te skarpety kosztowały coś 7,90, jakoś tak, albo 6,90, a chyba 7,90. No i tak poprzeglądałam, o jest mój rozmiar, wezmę. No i tak wzięłam do koszyka i tak idę z tymi skarpetami i tak mówię, Boże, po co ci para skarpet świątecznych, wiecie, świąteczne i świąteczne, jakieś tam choinki były, mogę chodzić w nich nawet i na wiosnę, kto tam patrzy, ale po co ci, masz takie skarpety, masz świąteczne, masz dużo skarpet, to jest kolejna para za tylko albo aż 7 powiedzmy tam już złotych, wrzucisz do szuflady i tak naprawdę ani one nie zmienią twojego życia, ani nie są ci potrzebne, a ty znowu wydajesz kasę. A weź dziewczyno tę kasę, wrzuć sobie do skarpety, którą masz już w domu. I w tej skarpecie dokładaj, 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 za rok policz i wtedy kup sobie coś ekstra. Wiecie? I to jest najlepszy pomysł. I ja teraz, jak przyszłam z tego Lidla, to miałam takie przemyślenia, że właśnie tak jest, że czasem gubimy się, giniemy w tych naszych postanowieniach, bo ja mam oczywiście postanowienie nie wydawania kasy na pierdoły, ale to jest silniejsze. Jesteś w sklepie, zobaczysz skarpetki. O Boże, no nie kosztują 500 zł, stać mnie, mam tyle w portfelu, mogę sobie pozwolić, kupię sobie. I to jest super. I kup sobie te skarpetki. Ale też trzeba czasem wiedzieć, kiedy po prostu odpuścić. Ja teraz nauczyłam się właśnie odpuszczać. Kiedyś nawet bym się nad tym nie skupiała, nie zastanawiała. Skarpetki by przyszły ze mną do domu, no i leżały teraz w szufladzie. A ja byłabym biedniejsza o te 7 zyły. Ale to chodzi o to, że teraz jest bardzo dużo takich, ogólnie w sklepach, nie teraz, no ale ten czarny piątek i to wszystko, te promocje, te reklamy, my po prostu wariujemy. My jak widzimy promocje minus 20, minus 30, minus 40, to dostajemy małpiego rozumu. Ja też. I chociaż wiem, na czym to polega, a polega to na tym, że nie jest mi to potrzebne przez cały rok, ale kiedy są promocje, nagle tego potrzebuję, albo kupię to na zaś, albo kupię to, bo jest w promocji, to znaczy, że to mi nie jest potrzebne, bo jeżeli mi jest potrzebna jakaś rzecz, to ja ją kupię bez względu na to, czy ona jest w promocji, czy nie jest w promocji. Tak jak potrzebowałam blendera, chcę pić koktajle, potrzebny mi jest do blendowania różnych rzeczy, więc ja nie patrzę na to, czy ta promocja jest, czy nie ma, ja po prostu potrzebuję tego produktu. I to jest mądre kupowanie. A takie latanie i idę na promki, to jest wydawanie kasy
No na przymus, oczywiście każdy sobie może wydawać, to ja nikogo tutaj nie oceniam, ale ja tak bardziej skupiam się na mnie, że właśnie w ten sposób działam i pewnie wiele z Was też mi przyzna rację. I powiem Wam też, że bardzo, ale to bardzo dajemy się ponieść tym promocjom, wierzymy, że to jest promocja i po prostu kupujemy. No teraz chyba już nie można tak robić, jak dawniej robili, nie? Bo teraz musi być ta cena z ostatnich tam iluś tych i już nie mogą sobie sklepy tak robić, że niby sztucznie podnoszą ceny, a potem, że niby jest taniej. Ale takie praktyki były i to każdy o tym wiedział, ale i tak każdy wierzył w promocję. I ja podam Wam przykład na przykładzie mojego jednego suplementu diety, który sobie kupuję na Gemini. Bo sobie wszystkie tam te rzeczy kupiłam w Gemini, zapłaciłam, nawet nie miałam kosztów przesyłki, bo tam wyszło tyle, że koszty przesyłki były za darmo. No i ten suplement diety kosztował tam 89 zł. Okej, tam nie było żadnej promocji, zamówiłam. I teraz na tych wszystkich przecenach krzyczy mi tutaj wiele stron, wiele osób, które współpracują z tą firmą, że ten suplement diety jest o 40% taniej. Jak ja to zobaczyłam, to pomyślałam tak, no dobrze, to jest promocja dla mnie, ponieważ ja to będę suplementowała bardzo, bardzo długo, a nawet najlepiej cały czas. I ja zrobię sobie zapas, no bo jak ja płacę 89 zł, a od tego odjąć 40, to jest po prostu deal życia. No i weszłam na tę stronę, bo tam u nich na stronie producenta tego suplementu jest ta zniżka i ja zobaczyłam cenę i wyszłam, ponieważ cena u nich to jest 130 zł. Ta prawdziwa i od tej ceny jest minus 40%. No to ja dziękuję bardzo, ale tak bardzo często jest. Producent najczęściej ma u siebie na stronie najdroższy towar. Ja pamiętam, jak kupowałam, szukałam ekspresu, więc jak weszłam do Philipsa, to oni mieli chyba kilka stówek droższy ten ekspres, który ja kupiłam tam gdzieś w Media Expert czy Media jakimś tam, nie? Więc nie wiem, od czego to zależy. Mi się wydaje, że producent powinien mieć najtaniej. No i zobaczcie, tak właśnie wygląda. Gdybym ja wcześniej nie kupowała tego produktu, a nie sprawdziła cen, bo wiecie, jak to w takim szale działamy, bo to oczywiście mądry człowiek se sprawdzi, ale zakręcony, zaślepiony 40% nie. Więc klik, klik i do koszyka. A ja wyszłam. Ja nie potrzebuję takiej promocji, ponieważ dla mnie to nie jest żadna promocja. I tak bardzo dużo rzeczy niestety znosimy do domu. Ja też, podkreślam. Ja też. No, ale od czasu do czasu jakieś drobne takie małe, fajne rzeczy, no to trzeba sobie kupić, bo jak człowiek sobie nie kupi tu jednej rzeczy, tam jednej, tu szklaneczki, komplet szklanek, tu jakieś tam, nie wiem, prześcieradła, tu ręczniki, no to pani domu później nie będzie miała nic, będzie miała dwa talerze na krzyż, jakąś tam starą, wytartą pościel, no to też nie tędy droga. Trzeba też dbać o ten swój dom. Ja latami gdzieś tam, jak tak foka, znoszę do tego domu, ciągnę, bo ja jestem taka, że lubię, a to ściereczki, a to ręcznika, ręcznik, a to coś tam, a to jakaś lampeczka, żeby w tym domu było jednak tak domowo. No, także to też nie jest złe i to też rzeczy są dla nas i pieniądze są po to, żeby je oczywiście wydawać, ale ja myślę, że Wy rozumiecie mnie, o co mi chodzi. I przyszła pora na obiad, tu mamy tę lepszą wersję, nie, wszystko jest tutaj dobre na tym talerzu, mięso bardzo mi ciemno wygląda, ale ono jest ciemne, bo to jest mięso wołowe, więc w kamerze jak zwęglone, ale uwierzcie mi, na wolnym grzaniu na patelni grillowej powolutku fajnie w środku doszło. Cebula, pomidor, tym razem żółta papryka, no i bułki moje. Moje bułki bezglutenowe z sosem takim czosnkowym, powiedzmy to, troszkę kurkumy i oczywiście rukola. Także ja uciekam zajadać. Leci, przyleciał. Bo ja zaczęłam gadać, ale zatrzymałam się, bo chciałam, żeby to było słychać. On wie, że się nagrywa, więc kontynuuję. Po pierwsze, piękna jest ta puszka. Ona jest po prostu idealna, stworzona do kawy. Bardzo mi się podoba. I tak, tak, to jest ten moment, kiedy ja właśnie nasypałam sobie kawy do kubka i teraz zaleję ją wrzątkiem.